Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Z jednej strony jest ważna, z drugiej strony niewygodna, zwłaszcza dla nas kapłanów, o tym przychodzeniu dzieci, tak jak niewygodna była to nauka dla apostołów, którzy, gdy przychodziły dzieci do Pana Jezusa, to robili wszystko, żeby te dzieci odsunąć. Upominali rodziców, mówili, że się trzeba zachowywać, że głos Pana Jezusa nie dochodzi, że te dzieci przeszkadzają, że rozpraszają, że się nie można skupić. Znamy dobrze różne takie sytuacje, kiedy to takie teksty słyszeliśmy czy słyszymy. Ja sam wiem dobrze, jak ciężko się mówi, jak dziecko krzyczy. Jakie to jest trudne. I myślę, że też mieliście takie doświadczenie. A z drugiej strony, po coś Pan Jezus to mówi? I to nie chodzi o to, że On chce, żeby dzieci przeszkadzały. Że to jest intencją Jezusa. Ale po coś to mówi? Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, niech mnie dotykają. Pozwólcie mi ich dotykać. I podczas takich spotkań, podczas modlitwy, podczas nauczania, powiemy podczas Eucharystii. Z czym to jest związane? Czy o co Jezusowi chodzi? Wczoraj byłem, jak codziennie, wieczorem na spotkaniu z jakąś wspólnotą, którą się opiekuję. Wczoraj akurat było spotkanie części grupy Lew Judy i tam podczas dzielenia się, akurat niezwiązanego z tą Ewangelią, ale jedna kobieta powiedziała, że była na mszy świętej, gdzie było dziecko, które bardzo przeszkadzało i tak ją to całe kazanie wkurzało i patrzyła na tego ojca, który ewidentnie sobie z tym dzieckiem nie radził, do momentu, aż wziął to dziecko na ręce i przytulił i miała wtedy doświadczenie, że Bóg ją tak właśnie przytula, Bóg Ojciec, jak to dziecko. I można mówić wiele słów na temat miłości Bożej, na temat tego, w jaki sposób Bóg nas przytula, a właśnie przez takie doświadczenie i być może i rozgoryczenie i zdenerwowanie, właśnie w tym momencie, w tym zdenerwowaniu dał Bóg doświadczenie, jak ją przytula. Że to samo robi w domu, to samo robi w różnych momentach jej życia. I przecież o to chodzi w nauczaniu. Ja nie mówię do was po to, żeby pogadać, tylko po to, żeby każdy z nas miał w swoim czasie doświadczenie Ducha Świętego. Po to tu jesteśmy. Po to, żeby pozwolić Bogu, aby nas dotknął. Pozwól innym, żeby też Bóg ich dotykał, pozwól też dzieciom. Ale to pozwolenie Bogu, to pragnienie, że chce, żeby Jezus każdego z was dotknął. On to zrobi na swój sposób, ma ku temu metody, ma metody też, żeby mnie jako księdza dotknąć podczas mszy świętej. To się nie zawsze dzieje, ale jeśli to się stanie, to że doświadczę, Bóg mnie tak przytula, Bóg mnie w tym właśnie dotyka, to po to tu przychodzimy. Po to jesteśmy w Kościele, ale są też takie msze święte, że wychodzimy niedotknięci. Przyjęliśmy komunię, wszystko było zewnętrznie pięknie, ale pomodliliśmy się i tyle. I Bóg ma swoje plany. On działa tak, jak chce. Na przykład Janek, który tutaj na naszych mszach świętych od czasu do czasu krzyczy. Dzisiaj już też troszeczkę krzyczał.
dla kogoś to może być przeszkadzające. Ja za każdym razem, jak patrzę na jego mamę, Dorotę, która z tym wózkiem po tych schodach tutaj wchodzi, to zadaję sobie pytanie, że gdybym miał dzieci i gdybym był w takiej sytuacji, czy bym to zrobił? Jest niewielu rodziców dzisiaj, młodych, którzy decydują się na taki krok, żeby przyjść do kościoła, bo dziecko będzie przeszkadzać, bo będą zwracać uwagę, bo będą patrzeć spod nosa. Także dzisiaj Dorocie gratuluję, że zamknęła Janka w konfesjonale i sobie tam siedzi jako przyszły ksiądz albo nie ksiądz, ale na miejscu księdza i w tym kościele, w konfesjonale zamkniętym coś tam robi. To jest, dla mnie to jest heroizm. Ja się cieszę, że widzę takie postawy u ludzi. W wielu innych sytuacjach też widzę heroiczne postawy, ale ilekroć patrzę na taką sytuację, gdzie wyjście z dzieckiem do kościoła jest tak trudne, a jeszcze z kilkoma, no to już w ogóle, że jedno się rozbiera, gdy drugie się ubiera i to jest, no tak to wygląda. Jak chodzę na basen i widzę, że ja sam po prostu sobie koło siebie mam się ogarnąć, a jak widzę rodziców, którzy z dziećmi przychodzą i żeby ogarnąć te maluchy, to naprawdę wychowywanie dzieci jest heroizmem. I żeby gdzieś z nimi pójść i nie mogą sami odpocząć, tylko muszą cały czas patrzeć, co zmajstruje, gdzie pójdzie, gdzie pobiegnie. To jest to, czego Pan Jezus chce, pokazując, żebyśmy doceniali ten trud. Doceniali, że no, przychodzi w waszym doświadczeniu rodziców taki moment, że nie żyjecie dla siebie zupełnie, że nie ma takiej możliwości. I przychodzi pytanie, czy się zgadzamy na kolejne dziecko, czy się zgadzamy na jeszcze jedno i żeby ten czas rozwalania naszej jakiejkolwiek decyzyjności, żeby on jeszcze o 2-3 lata był dłuższy, czy już mam tak dość, że już wystarczy? Wielu z was było z takim pytaniem. I ono właśnie mi tak brzmiało. To najczęściej to nie jest pytanie o finanse, czy damy radę, tylko czy mamy siłę jeszcze żyć całkowicie dla kogoś, kto potem może tego nie docenić i najprawdopodobniej nie doceni, kto potem może się odwrócić. To jest postawa dziecka. Jezus to widzi i docenia. Dzisiaj niestety też zadajemy sobie pytanie, czy ksiądz ma dotykać dziecko. I to już nie chodzi o jakieś medialne rzeczy, ale między księżmi. Są całe rozmowy i są tacy księża, którzy nie będą błogosławić dzieci podczas Komunii Świętej. Jak przyjdzie z rodzicem, to nie pobłogosławi. Nie będzie dotykać. To jest to, co, bo mu prawo na przykład nie pozwala. Bo uważa, że jak dotknął Pana Jezusa, to już nie może dotykać dziecka. Tą samą ręką w czasie Eucharystii. I różne inne są argumenty, które są wymyślane. A Pan Jezus właśnie chce trochę bałaganu. On porządkuje wszystko, ale potrzebuje bałaganu w naszym ustawieniu spraw. Bo jak mamy wszystko dopięte na ostatni guzik, to bez wichury Duch Święty nie może w to wejść. On potrzebuje wejść w taki sposób, że jest dla Niego miejsce w naszym życiu. Że nie wszystkim my kierujemy, ale pozwalamy Duchowi Świętemu poprzestawiać pewne rzeczy tylko po to, żeby ten wiatr mógł przewiewać nasze serce, przewiewać nasze myśli. Zachęcam, żeby ta Ewangelia dla kapłanów, dla nas ona jest na pewno trudna. Dla was, nie wiem, może dla kogoś bardziej, dla kogoś mniej, ale żebyśmy pozwolili jej pracować w naszym sercu, że Bóg potrzebuje przestrzeni w nas, tej poukładanym w naszym życiu, potrzebuje przestrzeni,
żeby móc działać. Dzisiaj na przykład ktoś mnie wczoraj prosił o spowiedź rano i tak nie do końca się umówiliśmy, bo potem jakoś zapomniałem o tych SMS-ach, ale tam było, że to o 7:30 dzisiaj i ta osoba przyjechała przed wyjazdem 100 km tutaj do Szczecina i była na mszy świętej o 7:30. Ja nie miałem dużo rozpowiedziowego, ale no, zadeklarowałem się, że będę i zaspałem. I jak już wstałem, to napisałem, że przepraszam, że tak wyszło, a z uśmiechem było w tym odpowiedzi, że nic nie szkodzi, wracam we wtorek, to się potem wyspowiada. I tak sobie pomyślałem, Boże, chciałbym mieć taką postawę. Chciałbym mieć taką postawę, jak ktoś wobec mnie nawali z czymś. I to jest to poruszenie mojego serca dzisiaj od rana, że chciałbym, żeby tak zareagować, jak coś mi się przydarzy, że pojadę gdzieś przez 2 godziny te 100 kilometrów i akurat tak się zdarzy, że nie ma kontaktu, bo nie ma. I to jest to w różnych przestrzeniach i błędów, porażek, ale też, że w poukładaniu coś nie zafunkcjonowało. I Bóg sobie tym właśnie gdzieś radzi. Ja nie wiem, czego ta osoba doświadczyła na tej porannej, dzisiaj mszy świętej tutaj, ale wyjechała z jakimś pokojem serca, że takiego spokojnego SMS-a pisze na moje przepraszam. Pozwólmy Duchowi Świętemu wchodzić w różne nasze ułomności i niedoskonałości, tak żeby mógł poruszać nasze serce i prowadzić nas dalej. Amen.